radę. Zaraz przyjdzie moja mama i zaraz będzie lać, a ja jeszcze jestem w proszku. Tam się coś zabłysknęło. Widzi pani, tam się coś zabłyska, ja się boję. To naprawdę poważnie. Gdzie? Takie czerwone iskry. Ja to naprawdę, na serio powiedziałam. Nie żartowałam. Co to jest burza? Burza to jest coś takiego, które może trafić w dom, a dom może się zawalić. To może w tą linię strzelić i wtedy nie ma światła. Nie, ten prąd jest taki, że jak ma się piorun ochron na wsi, oczywiście nie ma się piorun ochronu. I kiedy ja tam kiedyś byłam, a babcia nie miała piorun ochronu, to ten strzelił w ten kabel, potem w dom, komin się zawalił, prądu nie było. Babcia musiała iść w taką burzę zresztą, która była bardzo straszna. No, ona miała taki promień, ja nie żartuję. Babciu się pali. No i babcia powiedziała, nie no, weźcie. O, po razie zaraz tutaj padniemy zaraz. No i ta burza była bardzo, bardzo straszna. Ja się bałam, chociaż musiałam iść. No i nagle burza strzeliła w największy kabel, potem w antenę, a właśnie miał tata coś zrobić na laptopie i to natychmiast. Burza była okropna, łamała nawet żebra. Po prostu mi się już paliło w piętach wyjść na taki dwór. No i poszłam z babcią kupić piorun ochron. Kupiłam, zabierz pieczony był i wszystko było w porządku. Kiedy przez Warszawę przechodził huragan, to jebałam na wsi, a pioruny strzeliły w parnik. A kto tak naprawdę może człowiekowi w takiej sytuacji pomóc? No, nikt nie może pomóc w sytuacji, nie, bo są tacy ludzie, którzy naprawdę nie mają pomysłu na burzę. No i ci ludzie mogą wychodzić na dwór. Moja babcia miała pomysł na piorun ochron, ale ten piorun ochron już się prawie zepsuł. Więc na razie, dopóki jest zima, lato, wiosna, to najczęściej się nie pyta takich ludzi o pomoc, tylko się sam idzie, a jeśli człowiek jest stary, nie może, to po prostu może usiąść, wziąć sobie pić, jeść i przez tą godzinkę może sobie na przykład omijać pioruny. A jeśli ten człowiek nie miał pieniędzy na piorun ochronu, koniec z nim. Niestety, o, tam się znowu to jest błysko.
zginę, Kasia, Jasia, wołała ratuj, Jasiu, bo zginę, Kasia, Jasia, wołała ratuj, Jasiu, bo zginę. Wyszła burza od morza, pieron szedł w chałupę, teraz nie mam chałupy, niech mi szele do dupy. Teraz nie mam chałupy, niech mi szele do dupy. Leży pijok w rysztoku, a pół litra przy boku.